Wilk wojny. Leng Feng, stopień sierżant, specjalny snajper. Za przeprowadzenie nieautoryzowanej operacji podczas misji grozi mu kara więzienia, zgodna z obowiązującymi przepisami. Według informatora w pobliżu południowej granicy gang przestępczy przeprowadza operację przeszmuglowania narkotyków w ciałach przemytników. Ich metody są okrutne. Władze wysyłają specjalny oddział do współpracy z lokalnym oddziałem antynarkotykowym, by wspólnie namierzyli gang. Przygotowania zakończone. Jesteśmy gotowi do ataku. Zaczynamy. Do ataku. Bracie, pomóż mi. Jesteście otoczeni. Poddajcie się. Nie strzelać. Wychodzę. Nie mam z tym nic wspólnego. Załatwcie mi samochód. Nie podchodźcie. Ten budynek zbudowano w latach 60. Przechowywano w nim niebezpieczne materiały. Został specjalnie wzmocniony. Ma żelbetowe ściany. 8 w skali twardości MOSA. Nasze pociski ich nie przenikną. Żołnierze nie mają broni ciężkiego kalibru, bo to misja z udziałem cywili. Nie strzelać. Wstrzymujemy atak. Wycofać się. Dlaczego strzelał pan bez zezwolenia? Towarzysze byli ranni, nie mogłem czekać. Będziemy negocjować, ale najpierw wypuść zakładnika. Chcę samochód. Zrobiłby pan to ponownie? Kto strzela? Kto strzela? Snajper, nie strzelać bez rozkazu. Rozwalę mu łeb. Spokojnie. Co czułeś? Jestem zakładnikiem. Dlaczego strzelacie? To przez przypadek. Rozwalę mu łeb. Uspokój się. Feng, jesteś aresztowany. Nie myślałem o zabijaniu ludzi, a o ich ratowaniu. Ratowaniu towarzyszy. To świetne uczucie.
Świetne. Tak. Zabijanie wroga to mój obowiązek. Był pan pewny swojej celności na 50%, a drugie 50%? To bez znaczenia, bo zwyciężyłem. Może pan odejść. Panie dowódco, czy wracam do mojego oddziału? Jakiego oddziału? Idziesz do celi. Gdzieś w Azji Środkowej. Min Deng, jest pan aresztowany za przemyt narkotyków, ludzi, broni i finansowanie działań terrorystycznych. Ma pan prawo zachować milczenie. Wszystko, co pan powie, może być użyte przeciwko panu przed sądem. Bracie, w końcu zrobiłem dla ciebie coś wielkiego. Daj spokój, wracaj. Wiedziałem, że w końcu ci się przydam. Łudzi, uciekaj. Pewnie otoczyła cię już chińska policja. Nie nastraszysz mnie. Jaka policja? Gdzie? Policja. Są tu. Pomóż mi, bracie. Pomocy. Mój brat był dzieckiem, które nigdy nie dorosło. Przyjechał do Chin, by udowodnić mi, na co go stać. Nie sądził, że tu umrze. Chińczyk? Nie lekceważ ich. Gdy się spotkacie, to zrozumiesz, z kim masz do czynienia. Chiny to trudny teren dla twoich najemników.
Gdy się spotkamy, to zrozumieją, z kim mają do czynienia. Niektórzy uważają, że żołnierz, który nie posłuchał rozkazu, powinien oddać mundur i odejść. Inni, że trzeba go awansować. Masz 50% szans, że cię wyrzucą. Raczej 50%, że zostanę. Te drugie 50 nie istnieje. Słyszałeś o oddziale wilków? Tak. To tajna jednostka chińskich sił specjalnych. I? Oddział wilków tworzą elitarni komandosi. Mają najlepszą broń. Symulują taktykę obcych sił specjalnych i wciąż stawiają wyzwania naszym innym oddziałom. Szkolą ich. To specjalny oddział oddziałów specjalnych. Picie w armii jest zabronione. Myślisz, że nadal jesteś żołnierzem? Będę, jeśli wypiję? Być może. Kim pani jest? Long Xiaoyun, dowódczyni oddziału wilków. Dlaczego wstąpiłeś do wojska? Żeby żałować przez 2 lata, a nie do końca życia. To prawda? Tak. Wypij więcej. Więcej. Mam się upić, by mówić prawdę? A powiesz? Tak. To dobrze. Co chce pani wiedzieć? Jaki będziesz, gdy się upijesz? Jeszcze nigdy się nie upiłem. Zacząłem jako 3-latek, jako 5-latek upiłem starszych od siebie. Jako 12-latek po wypiciu na odwagę podglądałem dziewczyny pod prysznicem, a jako 17-latek... Co? Ojciec cię karał? Mój tata odszedł, zanim się urodziłem. Moja mama chciała mieć dziecko, więc zaprosiła tatę na drinka. Tata się upił i oto jestem. Nie śmiejcie się. Zabieraj ludzi i uciekaj stąd. Nie podchodźcie do mnie. Zostawcie mnie tu. Oddaj bratu przysługę. Byle szybko. Zastrzel mnie.
To twardziel, jak każdy wilk. Tu nie ma miejsca dla słabych. Do jutra. Do zobaczenia. Jestem Shaobing, podkomendant oddziału wilków. To dla mnie zaszczyt. Nie podobasz mi się. Wiesz, dlaczego mówią nas wilki wojny? Wilki to zwierzęta stadne. Jeden wilk nie pokona lwa czy tygrysa, ale wataha jest niezwyciężona. Stawiamy na współpracę. Nie chcemy tu samotnych wilków i indywidualnych popisów. Tak jest. Nasza dowódczyni powiedziała, że znalazła doskonałego snajpera. Ale ja nie widzę w tobie nic wyjątkowego. A co pan widział? Na polu walki zostałbyś otoczony. Jak możesz być snajperem, skoro brak ci czujności? Gdyby to było prawdziwe pole bitwy, jakie byłoby twoje ostatnie słowo? To mi się nie przydarzy. Dlaczego? Znajduję się w odizolowanej strefie pełnej pancernych samochodów i czołgów. Przy takiej obronie, jeśli żołnierze wroga zdołali zrobić tu okopy i ukryć się, a ja wylądowałem w środku ich zasadzki, to oznacza, że pan i pańscy ludzie dopuściliście się zdrady. Twardziel. Zupełnie jak my. Będą walczyć albo się całować. Co chce pan powiedzieć? Yufei? Jest twój. Tak jest. Jestem dowódcą twojej sekcji, Yufei. Dzień dobry. Podobasz mi się. Witaj w Wilkach. Ceremonia powitania w naszym oddziale jest niezwykła, co? Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jesteśmy najlepsi. Powiedzcie nowemu, jakie jest nasze hasło. Skromność. Na to bym nie wpadł. Thank you.
Jak idzie? Dobrze. Xi, oddał pan pokój dowodzenia tej dziewczynie, Long Xiaoyun, i jeździ pan z nami. Ciężko pan pracuje. Long załatwiła już 4 gości, przeprowadzając niespodziewany atak. Nie chcę być piąty. Postawiłem na ruchomą bazę. Musimy być w pełni gotowi na atak niebieskich. Leng Feng, opowiedz historię o 3 strzałach. Tylko uważaj na słowa. Xi Sanba, daj spokój. Sanba, nie Samba. Ten kretyn pierwszego dnia zapytał przy wszystkich, dlaczego naszym oddziałem dowodzi baba. Oberwał 17 razy i się nauczył. Uważaj na słowa. Podpułkownik Long to kobieta. Kobieta to baba. Mylę się? I co z tego? Kobieta nie może dowodzić? Moim zdaniem bez niej wilki nie istnieją. Samba ma rację. Pewnie się już o tym przekonałeś. Moim zdaniem taka babka jak ona potrzebuje być zdobyta przez faceta. Jakiego? Takiego jak ja. Jak? Jak? Zaraz wlecą w ogień przeciwlotniczy. Rzucić przynętę i wracać do bazy. Spadochronu otworzyć na wysokości 300 metrów. Ostrożnie. Zrzut spadochroniarzy wroga. Tę taktykę stosowały duże pułki podczas II wojny światowej. To przynęta. Jeśli zrzucą bomby, stracimy wielu ludzi. Jeśli odpowiemy ogniem, ujawnimy się. Zróbmy to. Niech siły przeciwlotnicze odpowiedzą ogniem. Mamy łączność z systemem niebieskich. Czerwoni spenetrowali nasz system dowodzenia. I co? Straciliśmy komunikację z jednostkami bojowymi. Skontaktować się z pułkiem artylerii? Chwila. Gdy próbowaliśmy spenetrować system i ustanowić wirtualną łączność z wrogiem, Long Xiaoyun użyła tej samej metody i przesłała rozkazy naszym żołnierzom. Jeden z naszych pułków piechoty został zniszczony przez nasz własny pułk artylerii. Ciekawe. Dobra robota. Co ciekawe, wpuściła nam wirus do systemu dowodzenia. Jeśli się połączymy, zostaniemy zbombardowani w ciągu 3 minut. Gra rozpoczęta. Może pan bezpośrednio dowodzić niebieskimi. Naśladują metody obcych sił specjalnych. Dobrze wiem, jak sobie z nimi radzić. Widzimy jednostkę wojskową rozmiaru pułku. 3 jednostki.
Bzdura. Straciliśmy kontakt z zastępcą dowódcy. Pani podpułkownik, proszę odpowiedzieć, jeśli mnie pani słyszy. To nie nasz cel. Chcą, żebyśmy tak myśleli, więc to na pewno ich baza. Sprawdźmy to. Ruszamy. Po zakończeniu misji spotykamy się w umówionym punkcie. Chwila. Co jeśli chcą wziąć nas podstępem? Podważasz rozkaz Long? Znam dowódcę czerwonych. Myślę, że to pułapka. Słuchaj rozkazów. Jeśli mam rację, wilki przegrają. A już zaczynałem cię lubić. Ale rozczarowałeś mnie. Słuchaj rozkazów, żołnierzu. Leng Feng służył czerwonych. Wie o ich taktyce więcej niż my. Może wraz z Leng Fengiem i Samą będziemy was osłaniać. Po zakończeniu ćwiczeń masz zniknąć z oddziału. I już po nas. Mówiłem, że to nie baza. Pancerne samochody, czołgi. Nasi żołnierze weszli w środek pułapki wroga. Podkomendancie Shao, pana ludzie zginą za kraj. Dobry jest. Zwerbuj go. To zastępca dowódcy wilków. Załatw mi go. Ptaszki do bazy. Już nic tu nie zdziałamy. Wilki tym razem przegrają. To też nie jest baza czerwonych? Przekonajmy się. Trzy, dwa, jeden. Teraz. Zasłoń. Obserwujcie. Pan dowódca, witam. Panie dowódco, nic ci nie powiem, bo już nie żyję. Dowódca czerwonych został wyeliminowany przez naszego snajpera.
Li Zhien, znajdź ich. Tak jest, za mną. Włącz obraz i odetnij łączność. Dong Xiaowen ma widzieć, jak jej ludzie odpadają jeden po drugim. Łączność wideo z oddziałem powróciła, ale nie mogę przesłać instrukcji. Leng Feng, powiedz mi, co czułeś, gdy pokonałeś swojego dawnego dowódcę? Czy nam zrobisz to samo? Dowódca mawiał, że ćwiczenia to prawdziwa walka. Mów prawdę. Nikt teraz nie podsłuchuje. Nie oberwiesz. Ćwiczenia to prawdziwa walka. Bzdura. Czy w walce używa się ślepaków? Dołączyłem do armii, żeby walczyć, a my się tylko bawimy. Po co w ogóle walczyć? Najlepiej siedzieć z rodziną w domu. To moja mała księżniczka. Śliczna, a co? Nie pokazuj innym zdjęcia mojej narzeczonej. Ona ma dopiero 2 lata. Odczep się od niej. Mów mi, tato. Tato. Ty drani. Idzie Shao. Co się stało? Idą wilki. Gdzie reszta? Wszyscy nie żyją. To tylko kilka wilków. Wezwij najbliższy helikopter. Wszystkie kontrolują czerwoni. Natychmiast skontaktuj się z ich dowódcą. Helikoptery wystartowały i przylecą w ciągu 30 minut. Li Zhien, wesprzyjcie oddział wilków. Mają poważne kłopoty. Przygotować się. Magnety. Słuchajcie, znaleźliśmy cel. Jednak jest on otoczony chińską armią.
Ich dowódca został zastrzelony. Dlaczego wciąż nas ścigają? Może to zemsta z powodów osobistych. Kropnąłeś swojego dawnego dowódcę. Na jego miejscu bym cię zabił. Sam mawiał, że ćwiczenia to prawdziwa walka. Feng, ty twardzielu. Chłopaki, pośpieszmy się. Mam dziwne przeczucie. Mój były dowódca potrafi dopiec. Uwaga! Prawdziwy pocisk! To nie są ćwiczenia! Połącz się z bazą. Stać. Postawić oddział w stan gotowości bojowej. Obce siły przekroczyły granicę. Sprowadzić uzbrojone śmigłowce i prawdziwą amunicję. Wycofaj się, nadchodzi wsparcie. Moja mała księżniczka. Wrócili. Jedziemy. Dobry jest? Marny jak i jego broń. Łatwizna. Prędzej zabije mnie ich żarcie niż oni. Nie lekceważcie ich. Pamiętajcie, że są nieuzbrojeni. Trzeba było go zabić. Włożyłeś kij w mrowisko. I o to mi chodziło.
Co z naszą ewakuacją? Wszystko gotowe. Widzimy cel. To terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Wtargnęliście tu nielegalnie. Zatrzymajcie pojazd i poddajcie się. Robi się gorąco. To też część twojego planu? Panowie, zaczynamy show. To było dobre. Jedź. Wtargnęliście na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Zatrzymajcie pojazd i poddajcie się. Jesteście na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Nakazuję wam zatrzymać pojazd. To ostatnie ostrzeżenie. Uciekamy. Zgłaszam awarię całego sprzętu. To dobrze zaplanowana inwazja zbrojna obcych najemników, ukierunkowana na cel. Przerywamy ćwiczenia i rozpoczynamy prawdziwą walkę. We współpracy z policją zablokujemy granicę. Long Xiaoyun, będziesz współdowodzić operacją. Z podsłuchanej rozmowy wynika, że to atak obcych najemników. Stoi za tym broker, niejaki Min Deng. To brat Wu Ji, który został zastrzelony przez Lang Fenga. Przekroczył granicę i znajduje się w jej pobliżu. Gdzie koczur? Zajęty. Przecież miał być osobistą eskortą. Co robi? Koczur zapoznaje się ze sznurem. Koczur były członek oddziału komandofoki. Brał udział w wojnie w Zatoce Perskiej i Afganistanie. Po przejściu na emeryturę dołączył do oddziału najemników. Nigdy nie zawiódł. Jego ludzie to byli żołnierze sił specjalnych z różnych krajów. Chińskie harcerzyki. Min Deng przysłał tu najlepszych najemników, by pomścić brata, zabijając chińskiego żołnierza. Min Deng to biznesmen. Przekroczył granicę w tym samym czasie co Koczur. Tu chodzi o coś więcej. Szybko noszę. Ostrożnie. To płyta drukowana, dla której pilot ryzykował życiem. Grafitowy pył. Nafaszerowali rakiety dużą ilością grafitowego pyłu. Podczas eksplozji pył wnika do urządzeń elektronicznych i powoduje zwarcie, a nawet pożar. Pył nadal unosi się w powietrzu, więc samoloty nie mogą tam lecieć. Powiadomić kogo trzeba. Niech wytworzą nad lasem sztuczny deszcz, który spłucze pył w ciągu godziny.
Kocur zabił jednego z naszych żołnierzy. Wie, że zablokujemy granicę, więc może uciec tylko tędy. Ten las to pole minowe. Pełno w nim min przeciwpiechotnych i niewybuchów. By uniknąć ofiar, sugeruję przeprowadzenie nalotu dywanowego. Towarzysze, spójrzcie na tego, który zginął na waszych oczach. To wezwanie do walki. Prowokacja względem chińskich żołnierzy. Za 6 godzin wróg przekroczy granicę i ucieknie z Chin. Rozkazuję wam odzyskać stracony honor. Jeśli nie ukończycie misji o czasie, wezwę wsparcie powietrzne i przeprowadzimy nalot dywanowy. Miejsce, którego bronimy, jest odludne. W innych okolicznościach pewnie byśmy tu nigdy nie trafili. Nie ma tu ładnych widoków ani skarbów, ale dla żołnierza to miejsce najpiękniejsze, bo leży na granicy Chińskiej Republiki Ludowej. Musimy o nie walczyć, ryzykując życiem i rozlewem krwi. Przysięgnijmy na honor żołnierza, że ci, którzy zagrażają Chinom, nie znajdą bezpiecznej kryjówki. Rozdzielić się na 3.
Ostrzelajcie ich i wycofajcie się. Stać. Pole minowe. Wycofać się. Widzisz cel? Zrań go, ale nie zabijaj. Mają snajperów. Ognia! Padnij na pierwszej. Wróg jest poza zasięgiem. Gdzie nasz snajper? Tu. Wracaj. Zostawcie mnie. To rozkaz. Panie sierżancie, nie. Co robicie? Kto kazał wam podchodzić? Nie słyszeliście mojego rozkazu? Zostawcie mnie. Słyszycie? Bracia, błagam was. Oddajcie mi przysługę. Możliwie szybko. Oddaj bratu przysługę. Byle szybko. Zastrzel mnie. Dziękuję. Dziękuję.
Dość. Leng Feng, ty... Aresztuje mnie pan, gdy wróci stąd żywy. Co z nim? Będzie żył. Zostańcie tu, zajmę się nim. Co on robi? Dobry snajper potrzebuje 2,5 sekundy. Będę szybszy. Jesteś pewien? Proszę o zgodę. Zgoda. Zmiana pozycji. Przenieś się wyżej. Ruszamy. Cel na 10, zdejmij go. Już. 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 Leng Feng. Leng Feng, jesteś cały? Cholera. Nie trafił w głowę, tylko w ubranie. Już. 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 Jaka jesteś, gdy się upijesz? Wróć żywy, to się przekonasz.
Cholera. Chodź. Uciekaj. Samba? Naprawdę nie żyjesz? Obudź się. Samba! Umrę, jak nie przestaniesz mnie szarpać. Trzeba było celniej strzelać. Ciebie nie boli? Ja jestem twardy. Policja przesłała zdjęcia Mindenga. Spotkał się z prezesem firmy biofarmaceutycznej. Tak? Miesiąc temu do Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób włamali się szpiedzy handlowi. Ukradli próbki krwi ochotników i dane genetyczne różnych wirusów. Jeśli trafią w ręce tej międzynarodowej firmy, to stworzą w niej chorobę, która dotknie jedynie Chińczyków i zwiększy współczynnik występowania deformacji u noworodków. Ponad 10 tysięcy razy. Broń genetyczna. To od kocura. Mapa rozmieszczenia chińskiej armii na granicy jest całkowicie zablokowana. Trzeba obmyśleć nowy plan. To mina przeciwpiechotna MD-82. Promień rozrzutu 180 metrów. Prawdopodobieństwo zabicia 98%. Rozbrojenie ręczne praktycznie niemożliwe. Cisza. Lengfeng, posłuchaj. Bądź bardzo ostrożny. Masz wrócić i postawić mi drinka.
Longfeng. Lengfeng? Odpowiedz. Longfeng, nie masz problemu. Jesteś cały? Longfeng. To boli. Long Xiaowen. Masz chłopaka? Zapytał, czy masz chłopaka. Nie. Co? Powiedziała, że nie ma. Samba. Zabiłbym tego olbrzyma bez twojej pomocy. Jestem Sanba, nie Samba. Towarzyszu, musisz znaleźć Lengfenga. Spokojnie, znajdę. Stój. Chcesz się kopać? Rozumu to ty nie masz, ale odwagi ci nie brak. Mówisz po chińsku? Co? Gówno. Macie się za mocnych.
ale zwykłe z was harcerzyki. Zadarłeś z Chinami. I tak łatwo się nie wywiniesz. Spójrz na siebie. Jesteś gotów zginąć za swój kraj. Ale coś ci powiem. To nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Wiesz, dlaczego ja walczę? Dla forsy. Ty gnoju. Gotów, by umrzeć za kraj? Leng Feng? Trzymaj się. Zabić. No chodźcie. I co teraz? Co?
Zabrać go. Każde piękne miejsce ma swoją historię. Ci, którzy zagrażają Chinom, nie znajdą bezpiecznej kryjówki. To od Leng Fenga. Spotkało go to samo, co pana. Ocalił swojego towarzysza. Chciał panu przekazać, że zginąć jest łatwo, ale życie z poczuciem winy jest trudne. Oddaj bratu przysługę. Byle szybko. Zastrzel mnie. Dziękuję. Ciężko pracujesz. Służę ludziom. Spotkałam twojego ojca. I co, zadowolona? Będę przystojniejszy, gdy się zestarzeję. Jak rozbroiłeś tę minę? Nie pamiętam. Postawisz mi drinka? Uważaj, bo cię aresztuję. <笑>指挥官对我方击毙手，狙击手击毙。<笑>
Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio Emersound. Tekst Jaśmina Dargiel, czytał Maciej Gudowski.